Witaj. Dzień dobry. Wiosna. Bardzo dobry czas do wykorzystania. Budzimy się z zimowego snu. Zaczynamy odżywać. Nie wiem, jak ty. Ja mam tak, że w zimie dużo ciężej mi wszystko idzie. Dużo trudniej się do czegoś zabrać. Zaczyna się ciepło, ładnie. Pierwsze pączki. Wykorzystajmy ten czas. Namawiam cię w czasie wiosny do zrobienia porządków. Do zrobienia porządków nie w swoim domu, nie chodzi o mycie okien, wycieranie kurzy itd. Chodzi o zrobienie porządków ze sobą, zrobienie porządków w sobie. Jest to najlepszy czas w roku na nowe postanowienia, na oczyszczenie się, lepszym niż Sylwester, kiedy w nowym roku mamy różne postanowienia, zaczynamy wszystko od nowa, nic nam się nie udaje, jest zimno, paskudnie. Teraz jest fajnie i więcej siły, żeby się do czegoś zabrać. Porządki w sobie zacznijmy od oczyszczenia się. Chodzi tu o to, żeby oczyścić organizm, oczyścić umysł. Wiele religii ma takie okresy. Jest Wielki Post u katolików, jest Ramadan u muzułmanów. W innych religiach też są okresy, kiedy namawiają do oczyszczenia organizmu, do nabrania nowych sił. Ja ci zaproponuję swoją metodę oczyszczenia, niezależnie od terminów stricte ustalanych przez religię, przez systemy. Wiosna jest najlepsza. Zacznijmy od ciała fizycznego. Ciało fizyczne, jak wiesz pewnie z innych moich filmów, jest dosyć ważnym elementem nawet przy rozwoju duchowym, więc trzeba je oczyścić. Można oczywiście iść do apteki, kupić sobie całą siatkę różnych leków, wspomagacieli i innych specyfików, wydać pół pensji i potem to brać, udając, że się coś robi. Nie, to jest zbyt proste, niekoniecznie działa. Oczyśćmy swoje ciało prawdziwie. Jak to zrobić? Podaję ci metodę, która według mnie jest skuteczna. To cały proces oczyszczenia nie będzie oczywiście trwał dzień, dwa. Minimum to jest 3 tygodnie. Myślę, że jest to czas wystarczający, nie trzeba dłużej. Zacznijmy od rana. Kiedy rano się budzisz, to nie pierwsza rzecz papieros i kawa, tylko pierwsza rzecz węgiel. Zwykły taki węgiel z apteki, węgiel aktywowany, czysty, bez żadnych dodatków. 4 tableteczki węgla. Codziennie rano, na czczo. O co chodzi? Ten węgiel ma silne właściwości higroskopijne. W Twoim układzie pokarmowym wbiera w siebie, wciąga wszelkie zanieczyszczenia, złogi, które tam powstały. Razem z węglem jest to wydalane. Czyści Twój układ trawienny. Poza tym, poza węglem, woda. Woda, lekarze, dietetycy zalecają, żeby pić codziennie minimum 1,5 litra wody, szczególnie kiedy robi się cieplej. Rzeczywiście te 1,5 litra to jest minimum. Ja bym ci radził, jeśli tylko możesz, 2, nawet do 3 litrów wody dziennie. Po troszeczku przez cały dzień sobie tą czystą, jak najbardziej czystą wodę popijaj. To również, widzisz, nasz organizm w 90% składa się z wody. To wypłukuje tą starą wodę, wypłukuje stare zanieczyszczenia, złogi. Przy okazji czyści też nerki, co jest nie bez znaczenia. Nerki przez niektórych uznawane są za źródło życia. Oczyszczasz się. Jak jeszcze? Jak jeszcze w zimie, na jesieni, kiedy jadłaś dużo rzeczy konserwowanych, z puszek, z saszetek, z torebek, mnóstwo chemii. Mnóstwo chemii wpadło do Twojego organizmu. Pozwól, żeby organizm tą chemię wydalił. Staraj się w tym okresie tych 3 tygodni jeść rzeczy jak najbardziej naturalne, bez dodatków, bez ulepszaczy, bez środków chemicznych. Niech to pożywienie, które przedtem troszeczkę cię zanieczyściło, zostanie wyparte przez czyste, świeże owoce, warzywa, nasiona. Przy owocach, warzywach też uważaj. Uważaj, żeby to nie były rzeczy, które są pryskane, konserwowane. Lepiej zjeść mniej, ale rzeczy czystszych, ze sprawdzonych upraw, ze sprawdzonych źródeł. Zmniejszy ilość mięsa. Ja, jak pewnie wiesz, mięsa nie jem w ogóle, natomiast nie chodzi tu o namawianie cię do wegetarianizmu czy nie krzywdzenia zwierząt, tu chodzi o ciebie. Chodzi o to, że mięso jest ciężkie.
przez te 3 tygodnie staraj się jeść rzeczy lekkie, które nie obciążają Twojego organizmu. To, że schudniesz kilka kilogramów przed latem, na pewno Ci nie zaszkodzi. Jeżeli palisz papierosy, o połowę mniej. Jeżeli zajadasz się słodyczami, o połowę mniej. Tylko przez ten okres 3 tygodni, nie mówię na zawsze. Oprócz tego, że pomoże Twojemu organizmowi się oczyścić, to również pomoże Ci kształtować siłę woli. To jest ważne. Ale cóż, nie tylko ciało fizyczne trzeba oczyszczać, trzeba oczyścić również umysł, trzeba oczyścić tak zwane ciało psychiczne. Zacznę może to od ćwiczenia, które jest na pograniczu ciała fizycznego i ciała psychicznego. Chodzi o oddychanie. Więcej o oddychaniu, o prawidłowym oddychaniu znajdziesz na moim filmie, też tu na YouTube, Magiczne oddychanie. Natomiast tutaj wersja skrócona, wersja, która będzie Ci potrzebna tylko do tego wiosennego oczyszczenia. Staraj się, kiedy tylko o tym pamiętasz oczywiście, oddychać głęboko, całymi płucami. Bardzo głębokie wdechy do końca, głębokie wydechy do końca. W normalnym życiu, jeżeli zwrócisz uwagę, oddychamy przeważnie płytko i szczytami. Jak mówią jogini, oddychanie płytkie szczytami jest dobre, kiedy uciekasz przed tygrysem. Natomiast dla dodania prawdziwej energii organizmowi, do prawidłowego obiegu krwi, do prawidłowego natlenienia tej krwi, potrzebne jest oddychanie głębokie. Także oddychaj głęboko, głęboki wdech do końca, chwilę zatrzymania, bardzo głęboki wydech do końca. Oczywiście nie uda Ci się to zawsze, ale kiedy pamiętasz, kiedyś masz taką okazję, jest to coś, co jest właśnie na pograniczu ciała i umysłu. Pomaga oczyszczyć ciało, lepiej je natlenić, lepiej naenergetyzować, ale też pozwala wbrew pozorom oczyścić umysł. Pozwala na lepsze, swobodniejsze myślenie. Co jeszcze jest ważne dla oczyszczenia umysłu? Tutaj też, jeśli chcesz poznać to głębiej, odsyłam Cię do innego mojego filmu na YouTube, do filmu pod tytułem Uzdrawiające milczenie. Natomiast do tego ćwiczenia będzie Ci potrzebne 15-20 minut dziennie. Rób to przynajmniej te 15-20 minut dziennie. Możesz to robić rano przed rozpoczęciem dnia, możesz to robić wieczorem. Ćwiczenie, które pozwala oczyścić umysł, pomaga uporządkować myśli, pomaga wyjść z chaosu, który jest w Twojej głowie. Usiądź sobie wygodnie. Staraj się pozbyć na te 15-20 minut. Odetnij się od wszystkich myśli, emocji. Staraj się po prostu być. Siedź, patrz przez siebie w pustkę, w jeden punkt lub w pustkę. Ten punkt w pewnym momencie zamieni się w pustkę. Pustka pełna kolorów, pełna barw, ale jednak bez Twoich myśli, bez Twoich emocji, bez Twoich uczuć. One w tej chwili są Ci niepotrzebne. Kiedy ich się pozbędziesz, stajesz poza koncepcją, stajesz w czystości. I ta wtedy wielka, pierwotna energia, która to wszystko napędza, która nas wszystkich stworzyła, jakkolwiek ją nie nazwiesz, ta energia ma szansę przepłynąć przez Ciebie. Przepłynąć przez Ciebie, oczyścić te złogi, te zanieczyszczenia, które powstają w Twoim umyśle podczas dnia, podczas codziennej bieganiny, gonitwy, także bez emocji, bez uczuć, bez myśli. Trwaj. Po prostu trwaj i pozwól, żeby energia przez Ciebie przepływała. Jeżeli na początku tak będzie, na pewno nie od razu wszystko możesz wyćwiczyć. Jeżeli napływają jakieś myśli, nie przerażaj się, nie bądź zbyt gwałtowny, gwałtowna, agresywna w stosunku do tych myśli. Po prostu delikatnie odsuwaj na bok. Patrz w przestrzeń pomiędzy myślami, wczuwaj się w pustkę. Oczyść w tym okresie też swój umysł ze zbędnych emocji, z nieprawidłowych interpretacji. Staraj się patrzeć na świat tak, żeby widzieć fakty. Jak mówiłem na innych moich filmach, prawdziwi szamani, prawdziwi magowie reagują na świat według faktów, a nie interpretacji faktów, które mózg nasuwa.
Te interpretacje również zanieczyszczają, prowadzą do złych nawyków, prowadzą do błędnych ścieżek myślowych. Także jeżeli będziesz w tym czasie obserwować tylko fakt, działać według nich, to też pozwoli ci się oczyścić. Jeżeli zastosujesz się do tych rad, zobaczysz. Zobaczysz, przekonasz się po tych 3 tygodniach. Poczujesz się dużo lżej, dużo lepiej, dużo zdrowiej, dużo głębiej będziesz postrzegać świat i będziesz w stanie go zmieniać. Jak to zrobić? Jak zmieniać świat? Odsyłam do innych moich filmów. Serdecznie zapraszam do ich obejrzenia. Zapraszam do subskrypcji kanału. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam cię wiosennie, serdecznie i do zobaczenia.